Hej, witam was w kolejnym odcinku, przedostatnim odcinku Zagrajmy w Gothic 3. W Gothic 1, ej. Nagrywam od jakichś 15 odcinków Gothica, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. A najlepsze, że już kończymy tą serię i się jeszcze nie przyzwyczaję. Dobra. Co to nawet poszukuj. Aha, łohoho. To jest niezłe. Mega fajne. Też, ale tego się nie spodziewałem. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, ożywieńcy porządnie podziurawili mój stary pancerz. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. No, byliśmy tam, ale musimy jeszcze raz tam skoczyć. Quick save, lecimy. Dobra. O nie. Nie. Dobra, tutaj. Udało się. Wow, nie wierzę, że mi się udało. To jest tak powalony. Dobra. No chodźcie tutaj. Mnie zastanawia, dlaczego ci zwiadowcy są z tymi do robienia na polu. W polu. O nie, zombie tu jest. O, zombie jest dosyć ciężkie do rozwalania, co jak co. Bo tylko można je atakować, kiedy atakują nas. Ale się drą.
Jacie, jak ja tego nie lubię. Dobra, tutaj się. Jak idą, to też można je atakować. Siema. Jopanie. Witam Państwa. Musicie Państwo zginąć. No mocne to jest nawet. Znaczy no nie, jest najtrudniejsze to znowu oczywiście. Już się zrewizowało. Tu są chyba miksturki, które mam nadzieję, że zwiększają nasze te atrybuty na stałe. A tutaj co? Nic ciekawego. No nic ciekawego po prostu. A tutaj coś mamy, jakieś takie miksturki specjalne, że tak powiem? Nie. Jak zwykle. A szkoda, szkoda, tu by mogli dać. Siema, proszę Państwa. Czas zginąć. Sam jak to wiesz. No i gites. Znowu tu na folii parę mamy. Dobra. Ale gdzie jest ta zbroja? Ej! Nie widzę jej. Gdzie ona jest? Ło, ej, nie mam przecież jej chyba. Nie. Gdzie ona jest? Czekajcie, no to jak pojedziemy do tu, to ona musi być gdzieś tutaj, no to powinna być taka skrzynia w ogóle, największa pewnie. Aha, tu są dwie skrzynie, no patrzcie, no ja jednej nie otworzyłem. No tak. Naprawdę? Do magów ognia. O, jak dobrze. Tak ja nie wiedziałem, że teleport tu się dostaje. A ja zawsze bugami jakimiś tam wchodziłem, bo myślałem, że się teleport do magów ognia dostaje z... się dostaje z... jak się jest z magiem ognia. A to w sumie teraz ma sens. Ja cię kręcę. 9, 8, 7. No tak, ma to sens. Dobra, lecimy do tego. Najpierw bym sobie zrobił Uriziel. Wiadomo, bo chciałbym jednak, że mieć fajny damage. Jeszcze przed tym, jak rozwalimy cały stary obóz, calutki. Mam nadzieję, że Gomeza da się zabić. Wiem, że są no osoby, których się nie da zabić. Niestety. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną, wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Lecimy do Miltena, oczywiście. Będzie ci wkrótce potrzebny.
No od magów wody będzie chyba najszybciej. Ty, no to akurat tu jest. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. No. Witaj. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. I tak ma dobrze być. Po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Dobra, spotkamy się przy kopcu rudy. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. To save'a sobie zrobię. Ej, typowo wyjdzie 200 save'ów. 96. A ja mówiłem, że 300, no. Ale mówiłem, że też, że to później, wiecie, będzie dużo wolniej iść. I tak się dzieje. Oj, wreszcie nam ta najsłabsza miksturka nie odnawia całej many. Co nie? O, nie mamy levela, ale 32 level kończymy grę. Więc chyba nie jest źle. Mam już dość tej pawlaniny. Ten co zadwala. Chodź, masz jakieś miksturki jeszcze? No, z nimi chyba gadałem już. Witaj. Tak. Pokaż. Ohoho, tego nie wziąłem? Jak ja tego mogłem nie wziąć? Chodź, posprzedaję ci jeszcze rzeczy. No to sobie zostawi. O. Obrażenia 90, no tak średnio. To ci posprzedaję, bo to mi się nie przyda. To sobie zostawię na pamiątkę, to też. Lecimy tędy, bo to nam się nic nie przyda. To zostawię oczywiście. Jezu, myślałem, że nie mam rudy i że to są puste miejsca. O, żebym się przestroił. Ej, mam tylko 7 tysięcy, ja myślałem, że mam więcej. Znaczy 17 tysięcy. A nie, 7 myślałem, dobra. Nie, no to jest dużo dosyć. No jak mówiłem, to już nam się nie przyda, więc możemy ją sobie zużyć na spokojnie. Dobra. Dziękować. Już nam się na nic nie przyda. O, co to jest? Lecimy. Muszę intro zrobić, jeszcze do ostatniego odcinka będzie nowe intro, bo będzie tutaj filmik. No. Znalazł sposób, jak oszukać tych lekarzy. Nie chciał być, teraz tak duży boi.
Bryłka Rudy. Więcej bryłek Rudy. Dobra, zapiszemy sobie jeszcze przed ostatnim rozdziałem, bo to będzie, się zacznie ostatni rozdział od razu. 7. To nie mój problem. Masz miecz i zaklęcie? Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. To nawet spoko. O leże śniącego. Rozdział 6. Dobra. Gotowe. Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Dobra, mamy Uridzel założony, mam nadzieję. Tak jest. Obrażenia magia 120, ogień. No, jest nieźle. Dobra. Wiecie, gdzie się teleportujemy? Tak jest. Idziemy wyrnąć stary obóz i przy okazji misję zrobić tam. Hej ty! Co tu robisz? Uciekaj albo wezwę straż! Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie straż, już nie tutaj. Potrzebujemy! Gdzie jest Stone? Za kratkami. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! Wiecie, jaki ma plus Uriziel? No nie. Ja się kręcę. Że nie trzeba dobijać tych ludzi, bo oni giną od razu. Cios łapą? Co? Lutnia? Co ten gościu ma przy sobie? O, tutaj jest Koristo. Nic ciekawego, myślę, że co jak to, ale Koristo będzie miał coś ciekawego. Co? To trzeba... To też trzeba zażyć. Zobaczmy sobie tego miecz, co on miał. Taki se. Dobra, lecimy wybijać wszystkich po kolei. Ale tak jak mówiłem, Urizielem nie trzeba dobijać, bo jest magiczny. Tu ktoś jest? Nie, chyba. Kolejny poziom. Jakby udało nam się jeszcze jeden krąg zrobić, znaczy jeszcze jeden level, to bym sobie krąg mógłbym sobie właśnie zrobić krąg następny. Ej, kiedyś tutaj ginąłem cały czas. Co najśmieszniejsze. O, skib, on będzie miał nowe bronie, to sobie go trzeba rozwalić i przeszukać. Stone'a tu nie ma. Dobra. Lecimy go przeszukać przede wszystkim to. Nie, miecz zwycięstwa ma ostatni.
To lipa. Możemy jeszcze pójść do tego skorpiona, bo on też może mieć nowe rzeczy. Więc Gites. Dobra, tam mamy kogoś. Ktoś do nas biegnie tam. Zabójstwo przy świadkach to samobójstwo. Zapamiętaj moje słowa. No, okej, okej. Ktoś do nas idzie. Tylko jak zwykle przy takich filmikach musi się... Co? To brzmiało jak jakaś rozmowa. Że na przykład Mac by rozmawiał z tym, ale... Co się dzieje? Blizna. To bliznę już zabiłem wcześniej przecież. Znaczy pobiłem. To jest też różnica. Tak, nawet go nie mogę przeszukać i nie ma swoich tych mieczy i tego wszystkiego. Musimy go męsa zabić. Mam nadzieję, że się da. Tam będzie Torus. Torus też miał fajny mieczyk. Ej, Torusa się nie da zabić. No jak nic, Torusa się nie da zabić. Oczywiście głównych postaci się nie da zabić i tego nie przemyśleli twórcy, no bo przemyślana gra? Nie. Da się go zabić, a ja już się bałem. Ej, ja się bałem, że się go nie da zabić. Miecz Torusa. No jest niezły. Aż sobie go zobaczę. Fajnie wygląda nawet, znaczy tak tradycyjnie bym powiedział. Ale mamy Uriziel. To jest fajny mieczyk. Dobra, wyleczymy się. I kiedyś miałem tu szczerze trudności. Teraz ani w ogóle nic. Ten Gomez ma Gniewinosa. Więc fajnie by to było zdobyć. Arto. Co ten Arto ma? Miecz Arto ma. A w środku w sobie. Pierścień zwinności, a ten miecz Arto to co? 65, no to nie najgorzej, no ale blizna ma lepszy. No. Tylko że się tam strzelać nie da. Bo jest u góry, oczywiście. Dobra, lecimy na Gomeza. Mam nadzieję, że się go da zabić. A nie, że jest nieśmiertelny. Chodź tu. Witam pana Gomeza. Jeśli szukasz kłopotu. No, i żeby mi to był ostatni raz. Złamałeś regułę numer jeden. Żadnego zabijania. Przychodzę zaoferować swoje usługi. Śmiesz tak po prostu tutaj wmaszerować i zawracać mi głowę? Ty gnido! Straż! Liczyłem, że będzie jakiś... ten... Wow. Że będzie jakiś dialog, że... Dlaczego ten... Wow, ej, on jest naprawdę niezły. Tylko, że jest teraz gorszy od tego. Więc pewnie trochę nie ma sensu. Musiałbym to wcześniej przyjść. Co i tak by mi się to nie opłacało jakoś. O, ale... Niech tam będzie. Ale chyba Gomeza właśnie się nie da pobić bez Uriziela. O, to tak działa. O nie, potka mi się skończyła. A tak być nie może. Głupia baba mi wchodzi w drogę. A kobiet się tu zabijać nie da. Nie wiem dlaczego, no ale tak jest. No tu chyba już nikogo nie ma. Przynajmniej nikogo ważnego. Ej, czy uda mi się wbić następny poziom? Dzień dobry, proszę panią. Przyszłem tu tylko wszystkich wymordować.
No, nie ma uciekania. Było nie pracować dla starego obozu. Macie za swoje. Wow, tu... To wszystko jest zawalone. Tu nikogo nie ma na murach, naprawdę? Dobra, lecimy do Stone'a. Ty nic mi nie zadał. Ja się kręcę. Dobra, teraz możemy tu wejść. Nie możemy? No nie możemy. Co oznacza, że tu się chyba wchodzi i na... Ja wiem, tu się wchodzi od strony miasta chyba. No tak na to wychodzi. No chyba, że tam jest gdzieś wyjście. Też możliwe. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Co tu? Na pewno można wejść, a tu? No tu nie byłem, więc... Aha, tu jest przejście do... do kuźni. Dlatego się otworzyć nie da oczywiście. Nie no, tu raczej nie ma, bo w mieście jest przejście. Nad sklepem tego gościa, jak on się tam nazywał, nie pamiętam. Co kupowaliśmy u niego mieczyki. O, siema Grim. Ciebie to nie lubię zwłaszcza. Ja się, dlaczego nie mogę go trafić? Strzały się zatrzymują tak, o. Czekajcie. Najlepszy sposób na odbugowanie Gotika. Nie. No tak po prostu sobie nie działa to. Dobra, działa wreszcie. Już nie żyjesz! To cię oduczy zabijania niewinnych ludzi! Śmiem wątpić. Dlaczego kusze tak dużo w tym gotiku zadają? Nawet od jakichś takich strażników. Ej, a wcześniej tych strażników się nie dało zabić. Myk. Musisz bardziej celować jak tam, gdzie on biegnie, a nie. O. Gites. A ten bal. Ale tu będzie ten bal nasz? No, jakiś cień sobie biega. Ej, przejdziemy się w drugą stronę jednak. Tak, żeby ostatecznie koło tego wyjść. O, zły. Graham. Pójdziemy w drugą stronę, żeby ostatecznie wybiec tam właśnie na tym dziedzińcu handlowym. No, a stamtąd to już wiadomo. O, stąd będzie dobry do zabijania. Zabiłeś go. To wielki błąd. Nie, nie wielki. Już nie żyjesz. To cię oduczy zabijania niewinnych. Nie, nie oduczy. Mam nadzieję, że tu jest gdzieś rzut i można go zarżnąć. Ile ja bym na to dał? Snuff? Oj. Gdzie jest ten rzut? Tu jest. Mam taką nadzieję. Tu jest rzut. On tu powinien być. Giniesz. Gdzie ty jesteś? Ej, nie ma go. Co? A no, no nie ma go. No, czytałem kiedyś o tym, że on nie miał chyba gildii, a po tym... Wszystkie osoby bez gildii są chyba usuwane, czy coś takiego. A czy go zabili po prostu? Rączka nie ucieka, chcecie zabić wcześniej. Dziękuję. No nie mogę tam przycelować, no niestety. Proszę pana. O nie, 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 nie ma uciekania przede mną.
O, se wybrał. Gonimy go, nie ma co. O, zabiłem go. Najsi. Kusza jest tak dobra, zwłaszcza tutaj. O, patrzcie, Kirgo został zabity też. Właśnie tak jest, że wszystkich zabijają, co ten. Siema, Skati. O nie, mojego koleżkę zabili. O ty gnojku, oddawaj moją rudę. No. Tamtego to nawet mi nie żal. Ej. Raz, dwa, trzy, czarownik, zobacz. No. Tu ktoś żyje. A powinien? Nie powinien właśnie. No witam pana strażnika. Martwego strażnika. Mogę sobie tutaj przejść jakoś sprawnie. Chyba tak, bo tutaj ktoś jeszcze żył. A tak być nie powinno. To było niepotrzebne. Teraz będziesz musiał ponieść konsekwencje. Nic nie muszę. Huno nie żyje. No i git. Zabiłeś go. Ano. Nie tylko jego. Zabiję wszystkich. Łohohohoho. No. To nieźle. A to jest chyba 15 odcinek, a my już kończymy praktycznie grę. No. Gothic 2, jeśli oczywiście nagram, bo nie wiem, czy będę chciał do końca. Nam potrwa jednak trochę krócej. A nie, tam jest belka po drodze. Czemu nie mogę go nacelować? O. Gość przestał się ruszać. Zabiłeś go. No taki był plan. O nie, nie ma uciekania przede mną. O, tutaj mamy dużo osób do postrzelania. Fizz zginął. Czemu uciekacie, Dexter? O nie, kusza się zbugowała, bo się nam miksturka skończyła. Niestety tak się dzieje. O mój Boże. Nie możesz tak po prostu zabijać ludzi. Teraz będziesz miał nie lada kłopoty. Mogę. I to jest najlepsze. O, cień. Czemu ty w ziemię strzelasz? Dlaczego go zabiłeś? Już po tobie. Dlaczego go zabiłeś? Już po tobie. Coś ty powiedział? No. Zabiłeś go! O, raz, dwa, trzy. Czarownica patrzy. Ludzi. Kto to powiedział? Wątpię, że tu ktoś jeszcze żyje. O. No. Czekajcie. Podleczymy się. Myk to wrzucimy na ruszt i to jeszcze.
To już wszyscy nie żyją. To najsik. Wyeliminowane zagrożenie. O nie, 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 nie. Panie świstak. A tam jeszcze kopacz widzę. Teraz wszyscy nie żyją chyba. No to najsik. Świstak ma tą broń taką. No. Zdobioną. Miałem do Fiska podejść, gdzieś on tu powinien być. O, Bal. Mojego Bala zabili. Tego to nawet mi nie szkoda. Ty, ale on tu gdzieś ginął. Ej, nie. Fisk się ten. Fisk zniknął. Ale pewnie i tak nic nie miał już, bo pewnie już mu się. Nie ten. Nie. Nie odnawiały te nowe przedmioty. Dobra, tutaj. Tu są fajne miecze też. Krwawe ostrze można sobie tutaj dorwać. Nie da się tego otworzyć. Ej, mi to się nie podoba coraz bardziej. Kurczę. Tu. Ja cię kręcę. Ja mam nadzieję, że nie widzicie tego kursora. Ale mi kursor nagle wywalił. Czekajcie, przerwę na chwilę nagrywanie, jego ogarnę to. Udało się. Nie ma tu nikogo, ani nic. Są tylko belki. Tutaj ktoś jest. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego. Ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Tak. Do On sobie teraz leci do kuźni. My jeszcze tutaj sobie co nieco popatrzymy. O, tam, ktoś jeszcze przeżył. A tak być nie może. Bulit. O, to Bulita, to nie lubimy. To jest ten, co nas uderzył na początku. A jeszcze sobie popatrzymy, co tu jest. O, tu raczej nic nie będzie. Szkoda, że tu nie ma jakichś fajnych mieczy czy coś. Bo na przykład kogoś zabili mieczem i zostawili miecz. A chyba, że była. Chyba, że było wejście jakieś od tego. No oczywiście, że było. Ja cię kręcę. Ja to trochę głupi jestem. A witam pana. Co pan tak ten wnerwiony idzie? Dobra. Dobra, moja wina, sorry. Nie będę więcej, czy tak powiem, cheatował. Tu nic nie ma. Znaczy no. Raczej używał bugów, no. Dobra, to nic ważnego nie było znowu. A trochę nie ogarniałem, jak tego zrobić. Czasami tak jest. Dobra, tutaj mamy łóżka, to mnie nie interesuje. I tylko jedno interesuje, strażnicy. Dobra, no tu raczej już nikogo nie będzie. A szkoda.
Ohoho. Ten gdzie idzie w ogóle? Otwiera wszystko. Wnerwiony z tym miechem chodzi. Co? Przepuść mnie! Przepuść! A, on idzie do kuźni, patrzcie, tędy tylko. Czekaj, pomogę ci może. No. Jaki ty jesteś nieogarnięty. Proszę cię. Chodźże już. Jak on jest nieogarnięty. Dobra, to za ten czas jak on sobie... O, tu są magowie. Torezo. Oho, ho, ho, ho. O, to mnie dosyć interesuje, to tak, to też. Uzdrowienie na drugim. Spoko. Reszta na trzeci. Jeszcze ja wbiję. Nie, nie ma opcji, żebym wbił 34 poziom. No, nie mam już gdzie na dobrą sprawę. Wybiłem cały ten obóz i tu nic nie ma, to czemu tam miałoby coś być? Wow, to jest dobre. No my tylko sobie to weźmiemy, reszty nie potrzebujemy. Dobra. Mam nadzieję, że ten gościu doszedł sobie tutaj. Jak nie, no to się przeteleportujemy tutaj i po prostu jakby... Jest. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę, nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Moje siły życiowe. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. Wytwarzanie miecza na pewno pomoże ulepszyć zbroję. Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukin syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wyrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. No dobra. Do zobaczenia. Siema z tą, a mogę cię pobić? Wow, stówę. No jest dobry teraz ten pancerz. My sobie go pobijemy. Żeby zdobyć exp. No tak. Oczywiście, że nie działa, bo jest to postać fabularna. Co nie ukrywam, mnie czasami denerwuje. Lecimy jeszcze pogadać z Stardasem. Na magu wody nie ma co się wybierać. Co jak co, ale do nich akurat nie. Się trochę nie lubimy teraz. Dobra. Myk. F5. Chociaż powinienem takiego save'a zrobić, bo dawno nie było. A chcę mieć 200 save'ów. 98. Ej, no i wyjdzie tak idealnie mniej więcej. No, nieźle. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. No okej. Ja bym się poszedł przespać jednak. Więc prześpimy się do rana. Nie ma innego miejsca niż lepszego niż łóżko dobre, wygodne.
I wyjdziemy sobie ten... Ja wiem, gdzie jeszcze pójdę. W jedno miejsce, do Skorpiona. Cześć, ja mam Uridziel. Tak, myślałem, że Gniewinosa. Zresztą Gniewinosa fajnie nie wygląda. Dobra, lecimy w szybką potkę. Znaczy szybko. Na sprint po prostu. To jest przedostatni odcinek, więc tak dużo nie porobimy. Znaczy, no i tak nic fajnego nie będzie miał, no ale możemy zajrzeć. Albo zabić. Nie no, już nie będę go zabijał. Mogę to otworzyć? Nie mogę. Ale liczyłem, że mogę. Dobra, sprawdźmy, czy ten drugi można. Wiem, że przez ten drugi, jak ma się akrobatykę zrobioną, to można przeskoczyć. No, a też mi się nie chce, wiecie, nie ukrywam. Z nowego obozu latać. Czekaj, czy Saturas by nas atakował od razu, czy coś takiego. Ej, proszę pana, czy pan nie zginął? Nie. Łoho, ho, ho, ho. Widzę, że tu więcej takich panów jest. Czyż tak nie może być? Co, nie chcieli żyć, co? Wiesz, że jakby się schowali w swoich chatach, to by przeżyli, nie ukrywam, bo jakoś mi się chat nie chce sprawdzać. No, ale to tam. Ten kołowrót jest tylko tak, o. Naprawdę. Czekajcie. Wiem, że się da przeskoczyć. Tylko nie mam pojęcia jak. O, widzieliście? Możemy trochę popróbować. O. Jak widać, da się wejść na tą jedną półkę. Co tu się dzieje, proszę państwa? No jest to ciężkie, czekajcie. Użyjemy naszego ulubionego bugu. Albo to. To też jest fajne. Tylko no, że tu nie działa to. Jacie, a nie chce mi się tam... Nie ukrywam, nie chce mi się... No koło latać, no nie ma sensu według mnie. Wiem, że da się jakoś tu przeskoczyć też. No jest to dosyć ciężkie. Dobra, polecimy chwilę tak. No, ej, udało się prawie. Nie, dobra. O. Dobra, przechodzimy powoli. No nie, no dobra. Może da się... O, na wieżę wejść. Tylko jak? Jakby się na wieżę dało wejść. Dobra, wiem, że trochę kombinuję, ale... Kurczę, jakby na nią tu wejść? Oho, ho. O. Dobry sposób. Stąd? Nie. No najszybciej to tam od boku, co nie? Tylko trzeba by tak nieźle się... O, tak, o. Nie, no dlaczego ty żeś tak skoczył? Miałeś skoczyć tym drugim skokiem. Dlaczego to są dwa skoki? I są... O. Dobra, jak z miejsca skoczymy, to on tak skacze na pewno. Więc... Dobra. No... Czemu twórcy to aż tak utrudniają? Ja chcę tylko stąd wyjść. W jakiś lepszy sposób niż wiecie. No tu się już powinno dać chycić. No co jak co, ale... Ja cię kręcę. Dobra, chyba zrobimy to. O, wiem jak tu... Ja widzę wyjście. Mam nadzieję, że się z niego da wyjść, a nie, że to jest tylko tak o... Zrobione. Tylko będę musiał się też wyleczyć przed. Nie mogę tu wyjść. Na ten daszek. No please. Nie.
No to lecimy. Dobra. Wejdziemy do magów wody. Może nas nie zabiją od razu, no. Może nas w ogóle nie będą mieli gdzieś. Zobaczymy. Witaj. Obyś wrócił. Witaj. No tak. Więc co w ogóle. Wow, ale ty masz fajny mieczyk tam. Pokaż. Kusza wojenna, no to ją mam. Dawaj mi na koniec. Wściekła stal, no to nic ciekawego. Ciężki dwuręczniak. Ostrze bohatera. Dwuręczniak. Miecz demonów królewski. Czemu on ma miecz najemnika, jak on nie jest najemnikiem? No to pytanie jest. Dobra, lecimy na ziemię orków. I ja się tam przejdę. I wtedy dopiero zakończę odcinek. O, z tym sobie jeszcze pogadamy. Ciekawe, czy coś nam powie. Nie. Dobra. Lecimy tak. O, tutaj zakończę grę. No to co, ja się z wami żegnam. O, save. 199 pewnie. Tak powinno być chyba. Tak, 199. I w przyszłym odcinku... Idealnie przed walką ze śniącym zrobimy 200 i skończymy grę. Ej, następny odcinek będzie trwał chyba z pół godzinki, więc not bad, not bad. Dobra, ja się teraz z wami żegnam. Hej!